Cześć, tutaj Tomiusz ze Szkoły Pianina. W tej lekcji nauczymy się grać kanon D-dur Johanna Pachelbela, w sumie fragment tego utworu, który to znajduje się w aplikacji The One, która to zintegrowana jest z tym oto pianinem The One Smart Piano, które to z kolei na końcu tego nagrania trafi do kogoś z Was. Dlatego koniecznie zostań do końca tego wideo, bo ogłoszę wyniki konkursu. A teraz przenieśmy się na klawiaturę i pograjmy. Uruchamiamy aplikację i nas interesuje kanon Johanna Pachelbela. Oczywiście włączamy i nutki mają się tak. Pozwól, że zaprezentuję. Tonacja C-dur, czyli nie mamy tutaj żadnych znaków przykluczowych. Operujemy tylko i wyłącznie na białych klawiszach. Zajmijmy się najpierw lewą ręką, bo nie ma tutaj ona za dużo do roboty. Rozpoczynamy od... Włączmy sobie może lewą rękę. I rozpoczynamy od dźwięku C z oktawy małej. Piątym palcem. Teraz drugim palcem na dźwięk G. Teraz dźwięk A. I trzeci palec, dźwięk E. I nam tutaj ładnie przeskoczyły nutki i gramy dalej. Drugi palec, dźwięk F. Znowu piąty na C. Wracamy na F. I kciukiem gramy dźwięk G. I ten układ powtarza nam się dwukrotnie, czyli gramy jeszcze raz. C. Teraz dźwięk G drugim palcem. Teraz dźwięk A. Teraz E trzecim palcem. Dźwięk F. Wracamy na C. Wracamy na F, teraz G i kończymy na dźwięku C. Dokładnie tak. No to przejdźmy teraz do prawej ręki. Troszkę tych dźwięków tam jest, ale uwierz mi, że wcale to nie jest takie straszne. Rozpoczynamy od piątego palca, grając dźwięk G z oktawy dwukreśna i od razu po zagraniu podświetla się kolejny klawisz, który mam zaraz zagrać. Rozpoczynamy od dźwięku G i mamy taką figurę. G, E, F, G, jeszcze raz, E, F, G, oktawa w dół i gramy po kolei białe klawisze do góry. Po trzecim palcu wymiana na C, na kciuk, C, pierwszy palec, drugi, trzeci, czwarty, teraz dźwięk E, C, D, E i oktawa niżej, E, F, G, A, G, F, E, G, E, F, G. Takie tutaj zamotanie dźwiękowe. Bardzo ważne są tutaj palce, które są zapisane, bo znacznie one ułatwiają rozczytywanie nut i późniejszą grę. Gramy dalej. Takt piąty i dźwięk F drugim palcem. Graj śmiał razem ze mną. F, A, G, F. Teraz kciuk i uwaga, przykładamy drugi palec. Musimy drugim palcem zagrać dźwięk D. Przykładamy nad kciukiem i gramy teraz trzeci na E, D, C, D, E i przekładamy kciuk na dźwięk F teraz. I idziemy dalej w górę. G, A, F. Tu jest ćwierćnuta. I mamy A, G, A. Dalej. Czwarty, piąty. I gramy od dźwięku G po kolei białe klawisze w górę, uważając na to, żeby zachowywać odpowiednie palce. Czyli tutaj pierwszy palec na dźwięk C. I wykonajmy sobie raz jeszcze te dwie linijki w ramach utrwalenia. Zaznaczmy sobie, o właśnie, ten dźwięk G i wykonajmy te dwie linijki raz jeszcze, czyli G, E, F, G, E, F, G, oktawa w dół i gramy po kolei białe klawisze w górę. Teraz E, oktawa w dół, E, E, G, A, G, F, G, E, F, G, F, A, G, F, E, D, C, D. Tutaj ta przekładka na F. Teraz. I białe klawisze w górę.
pamiętając o wymianie na kciuk na dźwięk C. I gramy dalej. Teraz mamy od dźwięku E. E, C, D, E. I patrzymy na palce teraz. Uwaga. D, C i teraz dźwięk D. Gramy czwartym palcem. A dlaczego czwartym? No tak, żeby mieć czym zagrać kolejne dźwięki. Czwarty w górę teraz do piątego palca i po kolei białe klawisze w dół do drugiego palca. Palce tutaj naprawdę znacznie ułatwiają zarówno proces rozczytywania, jak i później samą grę. A, H, C i oktawa niżej. C, D, E, F, E, D. I teraz uwaga, kciuk na dźwięk E, żeby móc zagrać piątym palcem dźwięk C. 5, 4, 5, A, C, H, A, G, F, G, F, E, F, G, A, H, C, A, C, H, C, H, C, H, C, D, C, H, C, A, H, C. W tym pianinie mam znaczne ułatwienie, bo podświetlają mi się klawisze, które mam w danym momencie nacisnąć i w przypadku tego typu utworu, gdzie tych dźwięków jest naprawdę całe mnóstwo i można się tutaj pogubić, taka opcja się naprawdę przydaje. Czyli jak widzisz, przeważają tutaj dźwięki grane, wydaje mi się, w oktawie, chociaż nie, tutaj są zarówno dźwięki w oktawie dwukreśnej, jak i wraz kreśnej, także możemy potraktować ten utwór jako dobre ćwiczenie na czytanie nut w kluczu wiolinowym, bo umówmy się, lewa ręka tutaj za dużo do roboty nie ma. Spróbujmy teraz zgrać obie ręce razem. Także cofnijmy się na początek, wciśnijmy both hand i mamy teraz dwie ręce, czyli prawa ręka od dźwięku G dwukreślnego, a lewa ręka C z oktawy tutaj małej. No i gramy. G, E, F, G, E, F, G, oktawa niżej i po kolei białe klawisze w górę, lewa dźwięk A, kolejny dźwięk to będzie dźwięk E. W tym momencie. Teraz F i F. A lewa ręka na dźwięk C. I znowu F i F. Lewa na G i prawa też na G. I idziemy w górę po kolei. Naprawdę znacznie tutaj sprawę ułatwiają cyferki zapisane nad dźwiękami. Piąty, czwarty, trzeci, drugi dźwięk A, A, H, C, oktawa niżej, C, D, E, F, E, D, E, piąty, czwarty, piąty, A, C, H, A, G, F, G, F, E, F, G, A, H, C, i ta końcóweczka, C, H, i lewa na G, H, C, D, C, H, C, A, H, C. Życzę Ci powodzenia w nauce tego utworu. Na pewno ułatwieniem będzie to, że kojarzysz tę melodię. W momencie, kiedy jesteśmy osłuchani z utworem, którego akurat się uczymy, nauka idzie po prostu sprawniej. Trzymam za Ciebie mocno kciuki, a teraz czas na długo wyczekiwane ogłoszenie wyników konkursu. A zatem zwycięzcą konkursu zostaje Danuta Piotrowicz. Serdeczne gratulacje, zapraszam do kontaktu mailowego i życzę owocnej pracy wraz z wnuczką na nowym instrumencie. Ode mnie to już tyle. Jeżeli chcesz razem z 16 tysiącami osób nauczyć się gry na pianinie od podstaw, koniecznie sprawdź link w opisie i pobierz nasz bezpłatny e-book 8 kroków, dzięki którym zaczniesz grać na pianinie. Kliknij link w opisie i pobierz e-book. Do zobaczenia, cześć!